Oh yeah, gramigedam, witam was bardzo serdecznie ludziska, z tej strony Solak, witam w kolejnym poradniku z serii Call of Duty Black Ops 3 Zombie na łapie Der Eisendrache, 11 poradnik, dzisiaj zajmiemy się, tak jak mówiłem wcześniej, wrócimy sobie znowu do Der Eisendrache, zajmiemy się darmową mega gumą i najważniejsze przepychaczką. Mm, tak jak niektórzy, no niektórzy nie wiedzieli właśnie o co w tym chodzi, także dzisiaj sobie to zobaczycie. Jak widzicie, tutaj mam taką doniczkę, którą musimy wziąć. Jak widzieliście, tu, o, tutaj będzie też przepychaczka, pokazuję. Jak widzieliście, ona miała takie małe kiełki roślinki. Sprawimy to, że będzie ona dużo większa. A jak to zrobimy? Pierwszym krokiem, który będziemy musieli zrobić, to zbudowanie ragnaroka. Wcześniej już wzięliśmy doniczkę, więc jeśli chodzi o darmową mega gumę, to już mamy to załatwione, także, także ten krok już jest zrobiony. Teraz, jak już wzięliśmy Ragnaroka, musimy iść na dziedziniec. Jeszcze zapomniałem, że tu muszę wyciszyć. Bekanie, buleta i tak dalej. Idziemy na dziedziniec, gdzie znajduje się zegar do wieży zegarowej. Tutaj idziemy do góry. W tym miejscu też odbieramy strzałę ogniową, ognistą, ognistą. I proszę bardzo, w, w tej, w tym miejscu musimy wbić Ragnaroki po to, żeby uruchomić tego isterega, po to, żeby uruchomić zegar. No i jak to zrobić? Po prostu musimy wyjąć kolce i je wbić przed zegarem, co właśnie robimy teraz. No i gdy już to zrobimy, możemy zejść tutaj do tej radiostacji i kliknąć taką wajchę. O. No właśnie kliknęliśmy ją i w tej chwili e, uruchomiliśmy zegar, jak widzicie. Jak widzicie, uruchomiliśmy zegar. Tak. I on w tej chwili się e, porusza. Była godzina pierwsza 1:15, co Dobitnie pokazuje po prostu szereg ustawionych takich isteregów i smaczków, element 115. No, to wszyscy wiemy o co chodzi. Teraz musimy ustawić zegar na 9.35, a chodzi po prostu o grupę 9.35, grupę badawczą nad zombie. Jak widzicie, teraz mieliśmy zatrzymany zegar. Co, co już nie, nie będę tego pokazywał, w tej chwili bulet jest w wieży zegarowej i będzie to zatrzymywał Także w tej chwili będziemy zatrzymywać na 9.35, to jest bardzo ważne, pyk I ja mu w tej chwili daję znać, udało się, tak jest i możemy już spokojnie Przechodzić do następnego kroku. Jest godzina 9.35. Nawet wskazówka tak delikatnie po tym grzmocie się przesunęła. Odskoczyła minutkę, ale to nic. 9.35 wybiła. Bardzo jest ważna synchronizacja, ponieważ no my kilka razy dosłownie. To próbowaliśmy, aż w końcu się za którymś tym razem udało. I tak jak widzieliście, w piramidzie nic nie było, a po tym, gdy już ustawimy zegar na 9.35, zobaczycie tate, takie światło nad piramidą, nie chodzi mi tutaj o pole magnetyczne, które jest włączone, a takie bardziej no, pole siłowe ze światłem, które tam sobie tutaj jak widzicie, mieni się cały czas, także. Także to musimy zrobić, i to jest kolejny e, krok, e, który Was po prostu upewni w tym, że się Wam udało to zrobić. Także kolejny krok, który musimy zrobić. Dobra, kolejnym krokiem jest aktywowanie tych oto symboli, tych kręgów. Jak widzicie, no najlepiej jest po nich przejść i kliknąć jeszcze tak w razie w e, przyciskiem użycia, czyli F domyślnie. Ja zrobiłem i to i to, no bo jak widzicie, przy tym symbolu jakoś specjalnie nie przeszedłem a bardziej właściwie tego kliknąłem i, i tak mi się wszystko uaktywniło, także, także zadziałało i mi się wydaje, że i jedno i drugie trzeba zrobić tak na, na, na zapas, bo co do tego nie jestem akurat pewien, czy wystarczy tylko przejść, czy kliknąć i przejść albo... Tylko kliknąć. Dobra, ale najważniejsze to to, że nam się udało, jak widzicie, przeteleportowało nas w czasie. Odkładamy dzbanek z roślinką i bierzemy tutaj przepychaczkę, która jest na stole. Jak widzicie, mamy mało czasu, żeby to zrobić, także zróbcie to szybko. I takim oto sposobem mamy już przepychaczkę. O, właśnie ją użyłem. Tutaj już buletowi też mówiłem, że może użyć. Najlepiej jest to robić w dwie osoby ludziska, no bo jedna musi kontrolować zegar, a druga musi po prostu zatrzymać go w odpowiednim momencie, jak widzieliście to wcześniej. I cóż, mamy przepychaczkę, można ją ulepszyć, tak, można ją ulepszyć, ale to jest strasznie ciężkie, no trzeba kurczę kilku soldatów zabić z przepychaczki, także... No, to jest naprawdę za ciężkie, nie będę tego robił. Jak widzicie, roślinka nam urosła, ponieważ cofnęliśmy się w czasie, i w momencie, gdy wróciliśmy do rzeczywistości, ona e, urosła. No, bo wiadomo, no czas działa na roślinkę tak, że może urosnąć. No i e, bierzemy podchodzimy pod roślinkę przyciskami F, i jak widzicie, mam darmową mega gumę. W tym przypadku, e, w tym przypadku jest to e, Fire Sail czyli darmowe losowanie, znaczy darmowe 10 punktów kosztuje losowanie broni i gumy. To by było na tyle ludziska, mam nadzieję, że Wam się filmik spodobał, pamiętajcie, żeby go zalajkować, ocenić, skomentować i oczywiście subskrybować mój kanał, żeby być na bieżąco, kolejne poradniki już są w produkcji, także czekajcie tylko na publikację i cóż, jeśli Wam się spodobało, pamiętajcie, żeby dawać te łapy, bo to jest niesamowita e, motywacja dla mnie i cóż, do zobaczenia w następnym wideo, bo na pewno taki jeszcze będzie. Dzięki za uwagę i trzymajcie się, na razie! Zombie Apocalypse.